Polskie Radio 24. Słowem wszystko. O poranku bardzo uważnie śledzimy kampanię wyborczą przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. Gospodarzem rozmów politycznych w porannym programie Polskiego Radia 24 jest dziś Krzysztof Świątek. Minęła godzina 7:34. 24 pytania. Rozmowa poranka. A gościem poranka w Polskim Radiu 24 poseł Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska też. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Poseł pana ugrupowania Artur Łącki powiedział, że jeśli będzie trzeba, to powinniśmy przyjąć kilka tysięcy migrantów. Jesteśmy na tyle silnym, bogatym państwem, że powinniśmy to uczynić. Czy zatem w takim razie pójdzie pan dalej i powie, że może już trzeba przygotowywać obozy dla migrantów, tak jak sugerują na przykład politycy, część polityków niemieckich? Nie, to prywatna opinia pana posła Łąckiego. Ja uważam i mówię to cały czas bardzo konsekwentnie, że Polacy pokazali już wielkie serce, pokazali solidarność międzynarodową, przyjęliśmy Ukraińców, pomogliśmy Ukraińcom i zresztą zrobiliśmy to też w imię jakiejś takiej elementarnej solidarności własnego bezpieczeństwa. Ale uważam, że nie ma mowy o żadnej relokacji i rozumiem, że różni posłowie mają różne zdania. Czyli prywatna opinia. Tak, zdecydowanie to nie jest zdanie pana posła Łąckiego, którego bardzo lubię i bardzo cenię, ale jest prywatnym zdaniem pana posła. To z kolei Sławomir Neumann w takiej rozmowie dla Super Expressu powiedział, że powinniśmy uczyć się w polityce migracyjnej od Niemiec. Do czego powinniśmy się uczyć? Znaczy, przede wszystkim powinniśmy mieć w ogóle politykę migracyjną. Wie pan, ja teraz chodzę po kontrolach poselskich w kolejnych ministerstwach i okazuje się, że polskie resorty kompletnie nie wiedzą, kogo my przyjmujemy. Teoretycznie otwieramy nasz rynek pracy bardzo, bardzo szeroko. To 250 tysięcy dla migrantów z krajów azjatyckich i afrykańskich, to jest fakt. No tyle zaproszeń wysłał polski rząd, ale jakby się pan zapytał kogokolwiek... Dobrze, że pan już precyzuje, że zaproszeń, czyli jednak nie, bo niekoniecznie zaproszenie oznacza, że ktoś się pojawia w danym kraju. Wie pan co, no cały problem polega na tym, że my nie wiemy. Wiemy. To jest, nie wiemy. Dane Eurostatu z 2022 roku, dostępne dla wszystkich. A ja mogę panu powiedzieć, że nie wiemy i to nie jest moje zdanie. Ale to jest zdanie resortów. Resortów, w których zasiadają politycy PiS-u. Ja mam dane Eurostatu i to zresztą cytowane na przykład przez OKO.press. No OKO.press trudno nazwać ośrodkiem, który by specjalnie sprzyjał Prawu i Sprawiedliwości. Mówi pan o jednym artykule, który był nieprecyzyjny. To nie jest tylko ten artykuł. Ja mówię, że do tych danych można sięgnąć. No za 2022 rok, 700 tysięcy zezwoleń na pobyt, zresztą z różnych powodów, bo pan przecież też już badając tę sprawę wie, że to są pozwolenia na pracę, to są zgody, to są wizy studenckie, to są wizy turystyczne. 700 tysięcy pozwoleń, z czego 80% dla obywateli Ukrainy i Białorusi. No dobrze, 80%, tylko pytanie, ile tak naprawdę osób wjechało z krajów afrykańskich i azjatyckich. I ja mówiąc to, że nikt w Polsce nie wie, kto do nas przyjechał, mówię o tym, co słyszymy w ministerstwach. To nie jest opinia posła. Że wszyscy wiemy, kto wjechał. Tak? A poza tym wie pan. A to ja panu powiem tak. Panie redaktorze, mówi pan, że wszyscy wiemy. To ja panu powiem, to jak to jest, że za wizę, którą można było na straganie kupić gdzieś w kraju afrykańskim. Nie może... za wizę, za wniosek wizowy. Za wizę de facto. Tam machano wnioskami wizowymi. Nie, wizę, stempel, panie pośle. To ja bardzo pana proszę, żeby pan przejrzał te filmiki, które są w internecie. Ich jest grubo ponad 500, gdzie są bardzo konkretne i pozwolenia na pracę z naszymi pieczątkami i wizy z naszymi pieczątkami. Można to było, ale proszę pozwolić. Ktoś taki dostaje wizę, nie wiem, w kraju afrykańskim, wjeżdża do dowolnego kraju, dowolnego kraju Unii Europejskiej i już nasze służby nic o tym człowieku nie wiedzą. Ja no takie są fakty. 250 tysięcy takich wiz wydano. Przytoczyłem panu wypowiedź posła Neumanna, dlatego że sprawdziłem z kolei dane Federalnego Urzędu Pracy niemieckiego i Federalnego Urzędu do Spraw Migrantów i Uchodźców. Z tej fali migracyjnej do Niemiec. Lat 2013-16. Wie pan, i jaki procent tych migrantów pracuje? Wie pan co, nie mam bladego pojęcia, tak, bo zajmuję się... Nie, zajmuję, ja się zajmuję... Nie, bo ja jest, się zajmuję jest... problemami, które generuje rząd PiS-u tutaj dobrze, w Polsce. 50% tylko pracuje, 2/3 przyjmuje zasiłki socjalne. To pytanie, czy mamy się na tym wzorować, na takich rozwiązaniach? Nie usłyszał pan ode mnie, żebyśmy się na tym wzorowali. Czyli to ja znowu chciał... opinia prywatna posła Neumanna. Nie, ja bym chciał bardzo, żebyśmy rozmawiali o tych rzeczach, które są naprawdę prawdziwym problemem. To znaczy, okay, dobrze, w jaki sposób polskie... Ale proszę pozwolić, panie redaktorze. W jaki sposób polskie wizy i polskie bezpieczeństwo były przehandlowywane w krajach azjatyckich i afrykańskich poza jakąkolwiek kontrolą?
blok. To zostały przechandlone, już pan odpowiada, ja wczoraj pan pokazywałem, ale jeśli pan jeszcze proszę mi pozwolić, ja wczoraj pokazywałem dokumenty, wymianę korespondencji pomiędzy dwoma ministerstwami, w których padają słowa takie jak, że dokumenty były fałszowane, ministerstwa o tym wiedzą i nic się nie działo, nie było żadnej reakcji żadnego ministerstwa. Kto mówił o fałszowaniu dokumentów? No, to jest pismo MSZ-u do Ministerstwa Edukacji na przykład. Do tej pory, jeżeli chodzi o też działania służb, mowa jest o tym, że przyspieszanie postępowań wizowych, blokowanie też za sprawą tej decyzji, którą podjął akurat minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w 2011 roku. Outsourcingu wizowego. Outsourcingu wizowego, czyli proszę nie powtarzać. A to teraz pan pozwoli, że dokończę pytanie. Oczywiście. Outsourcingu wizowego polegającego na tym, że właśnie przyspieszamy postępowania wizowe, blokujemy kolejki. O tym, przecież wie pan, to nie ja o tym mówię. To mówią byli dyplomaci. Ale... chociażby pan Witold Jurasz, były chargé d'affaires na Białorusi. Ale tylko... czy pan Marek Ryszuta, były pracownik dyplomatyczny. Możemy się cofać. Wie pan. Ale nie, pytanie jest inne. Pytanie jest inne. Panie pośle, czy pan odróżnia, bo jednak, wie pan, co by nie powiedzieć, to nawet jeżeli pan powie, że przyjęto migrantów powiedzmy zarobkowych z krajów Afryki czy Azji, to czy pan jednak też odróżnia to, że są migranci też z krajów Afryki czy z krajów Bliskiego Wschodu chciani? Chciani, bo są na przykład ekspertami. Oni przyjeżdżają na kontrakty biznesowe. Chciani przez firmy, poprzez polskie firmy, które składają przyjeżdżają, mają kontrakt 2-3 lata, opuszczają na przykład Polskę. Czy polscy są zamachy terrorystyczne? Świetnie. Panie redaktorze, a dopuszcza pan, a może inaczej, a co ma wspólnego ten proces, o którym pan mówi, z kupowaniem polskiej wizy za 5000 dolarów? Nie ma nic, ale... no, dokładnie tak. Jaka była skala? 268 przehandlowanych, jak pan powiedział. Proszę, za to są dymisje. Proszę nie powtarzać propagandy rządowej, bo to jest nieprawda. Nie powtarzam propagandy rządowej, dane. Nie, to żadne dane. To nie są żadne dane. A pan ma jakieś dane? Odnośnie tego, jaka była skala tych nieprawidłów. Przehandlowania tych, które na przykład... Nie, konkretnych danych nie ma. Słynne wizy do Bollywoodu. Bo te dane są przed nami utajniane. To na jakiej natomiast mogę mówicie, panu że 250 tysięcy 250 tysięcy wiz zostało wydanych do krajów afrykańskich i azjatyckich. Jak przejrzy pan internet, tak jak powiedziałem, jest grubo ponad 500, to jest to, co ja zliczyłem. Filmików instruktażowych, jak wyłudzić polską wizę. To jeżeli, wie pan, jeżeli tych filmików jest 500, to ja sobie mogę wyobrazić, jaka była skala tego procederu. Ale też ubolewam nad tym procederem tego outsourcingu wizowego. Ziobro, to jest rzeczywiście fatalny proces. No, ma pan rację, fatalny proces, jak poza jakąkolwiek kontrolą to się dzieje. No to dobrze, że chyba to ucięto, wypowiedziano wszystkie umowy na ten wszystkim konsulatom. Po wielkiej aferze, po tym jak jeszcze bardziej chciano rozluźniać... Jeżeli jeszcze bardziej chciano rozluźniać ten system, chciano otworzyć polski rynek dla 2 milionów w skali 5 lat migrantów... A to pan mówi o rozporządzeniu, że ale dawno, ktoś się dawno wycofali. No, nie, no dobrze, no ale wycofane, redaktor... nie przeszło. Dlaczego wycofane? Dlatego, bo my jako posłowie ministrów... opozycji pokazaliśmy, że jest ten skandal. Na początku jaka była reakcja? To nieprawda, to kłamstwo, a potem był błąd. Błąd urzędniczy, który panie się nazywał Wawrzyk. Zapytam jeszcze o jedną rzecz. Ale proszę pozwolić, wie pan, bo ja bym chciał, żebyśmy żyli w takim kraju, w którym władza odpowiada fundamentalnie na fundamentalne pytanie, nie ucieka. Gdzie jest Kamiński? Gdzie jest Kaczyński? Wie pan, wczoraj moją koleżankę... Za to, że informował... się do tej sprawy. Nie, no proszę być poważnym. Kamiński, wie pan co, byłem na dwóch kontrolach MSW, Kamiński po prostu w tej sprawie mataczy. Panie ministrze, ale jeszcze proszę mi pozwolić. Jedna rzecz. Wczoraj moja koleżanka, Kinga Gajewska, została zatrzymana, czy też użyto wobec niej przymusu bezpośredniego za to, że mówiła prawdę o tej sytuacji. Pośle, wie pan, ja widziałem nagranie, można to zobaczyć. Ten nadkomisarz, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, ten nadkomisarz, który dowodził tą akcją, on nie zasługuje, żeby pracować w policji. To jest gość, który powinien być w milicji obywatelskiej i po tym powinny być dymisje. Ja rozumiem, bardzo ostra retoryka polityczna jest. A zna pan sytuację, żeby naruszono nietykalność posła? Panie pośle, to jest łamanie prawa. To jest wprost łamanie... Panie pośle, odpowiedział pan na pytanie, którego nie zadałem, ale skoro pan już włączył ten wątek, ja obejrzałem nagranie z tego zatrzymania pani poseł Kingi Gajewskiej. Ja mam do pana w takim razie pytanie. Dlaczego pani poseł Kinga Gajewska, to wszyscy można zobaczyć to na filmiki, są w mediach społecznościowych, chociażby na Twitterze udostępniane przez policję. Dlaczego pani poseł Kinga Gajewska, kiedy podchodzą policjanci, zwracają zresztą uwagę na to, że to jest nielegalne zgromadzenie, ponieważ nie było zgłoszone, pani poseł nie wyciąga legitymacji poselskiej, nie mówi, jestem posłem. Bo trzymają ją za ręce? Nieprawda. To dopiero jest prowadzone do radiowozu, nie wykręcają jej rąk. Trzy
osoby, ja też oglądam te filmiki, ale teraz zadam badanie. Tak, nie, ale momencik, pan jest rozpoznawalnym posłem, to trzeba przyznać. Pan występuje prawie codziennie w mediach, dzisiaj pan jest w Polskim Radiu 24 i tak dalej. Pan jest bardzo rozpoznawalnym posłem. Czy policjant, który na przykład, policjant, który jest świeżo w służbie, nie powinien otrzymać po prostu informacji? Jestem posłem, dziękuję. Panie redaktorze, trzy osoby, ja też oglądałem te filmiki, mówią... To jest pani poseł. A co robią policjanci? Trzymają ją czyli za jeżeli ręce. Jeżeli ktoś, kto będzie stał koło mnie, powie, nie, że jestem posłem, to stanie się faktem. No nie, no to, że ktoś poseł ma postronna, mówi, że jest posłem, to nie znaczy, że ktoś staje się posłem i że trzeba funkcjonariusze powinni wierzyć? Nie naruszenie, ja w ogóle ten typ interwencji wobec jakiegokolwiek obywatela uznałbym za skandaliczny, a proszę mi wierzyć, znam się trochę na służbach i policji, bo jak pan wie, pracuję od prawie 12 lat fakty w Sejmie na tym. Fakty są takie, pani poseł, powinna od razu pokazać legitymację poselską. Jestem posłem, nie byłoby interwencji. Że ten, kto wczoraj prowadził tą akcję policyjną, powinien zapisać się do milicji obywatelskiej. Dobrze, to co mówię, coś, nic Marcin więcej. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, a my przenosimy się na wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. Prawo i Sprawiedliwość.